Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, jest to drugi odcinek, ale nagrywam pewną grę, ponieważ, słuchajcie, pojawiła się już gra, na którą czekało naprawdę bardzo dużo osób. Jeśli sprawdziłem sobie, jak sobie sprawdzałem na App Store, to grę już pobrało, słuchajcie, milion osób, chyba bodajże dzisiaj. Gra miała premierę 26, czyli dwa dni temu. Aktualnie, słuchajcie, na Twitchu w to grałem w ogóle, ja ją znalazłem, kurczę, na YouTubie. I ta gra, słuchajcie, nazywa się Genshin Impact. Gra taka RPG, gdzie po prostu mamy otwarty świat, chodzimy, nawalamy się i tak dalej, ekwipunki. Także słuchajcie, być może zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawa seria tutaj. Jeśli obejrzycie ten odcinek, to później mi napiszcie, czy chcielibyście właśnie tą grę tutaj na tym kanale lub po prostu na Twitchu, żebyśmy w to grali. Więc okej, więc słuchajcie, więc w tym momencie zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję i tak dalej. Byłbym wam, słuchajcie, mega wdzięczny. A póki co przenosimy się do giereczki. Ja, słuchajcie, przeszedłem bardzo długiego samouczka. W sumie to nawet nagrywałem tego samouczka, ale ten samouczek, słuchajcie, mi zajął naprawdę dość sporo minut, żeby go przejść i tak dalej. O, tak jak widzicie, słuchajcie, jesteśmy taką postacią, bo to jest w sumie, to jest chyba japońskie studio wydało. Możemy sobie zmieniać postacie tutaj bardzo szybko. Słuchajcie, zapewne się bardzo, to bardzo ciekawa giereczka. Tutaj mamy jakieś ekwipunki i tak dalej, levele. Tak, tutaj jest, słuchajcie, ekwipunek. W ogóle zbieramy sobie jedzenie, zabijamy i tak dalej, więc po prostu, słuchajcie, wydaje mi się, że gra ogólnie ta gra dzisiaj podbiła, słuchajcie, chyba rynek, ponieważ tyle pobrań. W ogóle na grę zarejestrowało się ponad 10 milionów osób i to, słuchajcie, chyba chodzi o wszystkie platformy. Okej. Dobra, idziemy zrobić misję. Zrobimy sobie jakąś misję i tak dalej. Dzięki za followka. Generalnie tu, słuchajcie, będą mi followki wyskakiwać. Okej, spróbuję tam znaleźć. Ajajaj. No jesteśmy teraz na zamku. Słuchajcie, gra na moim iPadzie po prostu śmiga płynnie. To nie ma co mówić. Kurczę, fajna gra, fajna gra. Tutaj mamy jakieś ten ataki, tutaj mamy skille. Możemy pływać. No, przeróżne rzeczy tutaj możemy robić. Ja generalnie jeszcze nie poznałem całej gry, ale powiem wam, że grafika też jest po prostu sztąks, nie? Grafika też jest fajna. Okej. Idziemy zrobić misję tam jakąś. Pokazałbym wam, jak się zabija tutaj. Ale nie mam na razie nikogo do zabicia. Okej. Dobra. Idziemy zrobić misję. Zmierzamy do tego punktu na mapie. Aha, muszę wejść do tego. Aha. Ogólnie też można się spinać. Tak jest. Słuchajcie, można naprawdę bardzo wiele rzeczy w tej grze zrobić. Także wydaje mi się, że ta giereczka może, słuchajcie, być po prostu sztąksem, kurczę, nie? Dobra. Kto to widział? Spinacie po zamku, co, nie? Kto to widział? Spinacie po zamku, okej. Dobra. Okej, wbijamy tutaj. I co tutaj, słuchajcie, będzie? Dobra. Wiecie, mój angielski jest strasznie słaby. Okej, co tutaj mamy? Ej, czekajcie. LOL, nawet latać można. Dobra, ekstra. Nawet nie sądziłem, że można latać. Aha. LOL. Powiem wam, że wyrąbany w kosmos, nie? Dobra, level 4 mam postaci. Super, ekstra. W ogóle zrobimy sobie jutro drugiego streama na Twitchu z tej giereczki, bo powiem wam, że jest po prostu sztąks. O, mamy tutaj także smoka w tej grze. Fajny smok. Mógłbym takiego mieć i go trzymać po prostu w akwarium, nie? Okej. Dobra. Ten smok ma zamiar atakować miasto, czy mi się wydaje? Słuchajcie, samouczka przechodziłem naprawdę bardzo długo. A wydaje mi się, że to jest nadal samouczek.
Zanim mi się otworzy cały świat chyba. Ajajaj. W ogóle gra jest strasznie mega podobna, wiecie, do jakiej gry? O, chyba teraz mi się udało przejść. Ta gra jest strasznie mega podobna do Zeldy ogólnie, nie? O nie. Aha. Walczę ze smokiem? Serio? Ta. Ale zobaczcie sobie, ile ma HP ogólnie, nie? Okej. Dzięki za followa, Blazio. Pozdrawiam wszystkich, którzy followują. Dobra. Zagapiłem się trochę. Dobra, zabiłem smoka. GG's w komentarzach. Dobra. Smogy Ezy. Okej, let's go! Wracam, ale że można latać, kurczę wam powiem, no. Dobra. Co za gościu jest? Albo laska. O, taki mógłbym być. New Storm. Dobra, let's go. No widzicie? VCR mi powiedział, nie? Właśnie ciekawy, jak powiedział, kurczę. Dobra. Moja rozmowa po angielsku. Dressing room. Dobra, tu mamy coś takiego. Profil. Story. Dobra, okej. Okay. O. Nie mogę przejść do ustawień tej gry. Jestem ciekaw, jak wyjdę w ogóle z gry, to co się stanie. O, ustawienia mamy. Dobra, i teraz są ustawienia. Dobra, control. Game language. Jest polski? A, niemiecki jest, widzicie? Kurczę, szkoda, nie? Dobra, trudno się mówi. Jakieś wiadomości mamy? Maile? Dobra, super. To sobie później sprawdzę. Dobra. Coś tam mogę sobie, słuchajcie, jeszcze podbierać. Dobra. Nie mogę się teleportować. O nie. Dobra. Nie wiem, co zrobiłem w tym momencie, ale mam nadzieję, że to nie będzie boleć. Kurczę, nie wiem, jak z tym lataniem jest tutaj. Dobra, let's go. Ej, nie mówcie nawet, że ja... Że tam się coś świeci na czerwono. Dobra, zrobiłem błąd i muszę się teraz wyspindrać. Także no... 21 metrów się spindrałem. Dobra, ale powiem wam, że gierka, kurczę, ciekawa. Ciekawa giereczka. Tam jak sobie będziecie przechodzić samouczka, to tam zobaczycie, jak się zabija i w ogóle, nie?
Okej. Ja jeszcze sobie dojdę tylko do tego punktu i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Aha, nie wyjdę tutaj już. No nieźle, kurczę. Super, że nie zginąłem. Nice, sztongs. Dobra. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chodźmy wszyscy tutaj. No i co, będę tam musiał normalnie wyjść. Ajć, nie podoba mi się to, gościu. Nie podoba mi się to. O, tutaj jest zmiana, spójrzcie. Mamy łuczniczkę. O! Sztongs! Dobra, zrobiłem sobie tam jakąś misję ogólnie, nie? Teraz tu wejdziemy. Paimon. Okej, okay. Chyba tam wchodzę, nie? Chyba tam wchodzę, bo jest mi nie po drodze. O, dużo jest takich, kurczę, takich, wiecie, takich scen animowanych i tak dalej, nie? No. Także tak to, słuchajcie, właśnie wygląda ta giereczka. Relax. I'll lend a hand when the time comes. Time comes. Jean. Siema, siema. Siema, siema. And once it was... Dobra. Mondstadt welcomes you, Windborne Traveler. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident... Jean Master. Dobra, Lisa. Sadly, storm terror. Simply put, Mondstadt's elementals for a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it, we simply ask that you... Nie lubię dialogów, nie lubię scen, lubię po prostu grać. Hey, don't be good. With Storm, Lisa. Is that so? They're located at Storm, our object. I trust everyone understands. Paimon doesn't. Knights of Favon, the storm is all right. Okej. Okay. Jakieś kolejne osiągnięcie, wiesz, odblokowane, sklep. Dobra, i level 4 ogólnie, także no. A czekajcie, coś tu jeszcze muszę zrobić, kurczę, nie? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Co się tutaj kryje ogólnie, nie? From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. No i latać, słuchajcie, potrafię. Czysta 340 metrów do celu. Także nice. Sztongs. Także nice. Aha! Tu mamy kowala. No. Nie. Idę robić misję ogólnie, nie? Czekajcie, może będzie taki moment, który wam pokaże, jak się tutaj zabija. Może kogoś spotkam. Muszę kogoś znaleźć. No super jest to latanie. Tu jakaś laska jest. O, tu mogę nawet łapać, nie? Dziki zabijać, w ogóle dużo, słuchajcie, jest w tej grze rzeczy. This is it. One of these temples. There's a even Storm Terror has given up on it. Yes, I also find. Bocian jest po prawej, patrzcie, spróbuję go złapać.
Nie mogę go złapać, nie? Dobra. Wchodzimy tutaj. Aha, to zobaczcie, co mamy. Jakaś walka będzie. O, będzie, słuchajcie, walka. To tak na sam koniec tego odcinka. Zrobimy sobie jakąś walkę. Chyba bodajże będzie walka. Jest jakaś arena czy coś? No, dobra. Dobra. O. Dobra, wiem, gościu, wiem. O lol! Nie mogę tego zabić? Zniszczyć jakoś? Kurde mać! Co to jest? A, dobra. Pokażę wam, jak się walczy. I to jest walka. To jest walka z skrzyneczki. To jest tak jakby auto na namierzanie, więc. Łatwo! Z dzieciaczkami. Także no. Tu mamy skrzyneczki, otwieramy, zbieramy nagrody. I tak dalej, ale póki co. To by było tyle? To by było na tyle? Dobra, jakiś mamy sklep ogólnie. Odbieramy kurczaka. Level up, mogę go zlevelować, więc... No. 6., 8. level już. Na level 9, super, i już więcej nie mogę. O. To mam zablokowane ekstra, dobra. Chyba tam jeszcze mogłem coś zrobić. Dobra. Let's go. Dobra. Nice. O kurczę. No to niezły mi z mojej strony. Aha, jest łucznik tutaj jeszcze. Dobra. Łatwo z gośćmi. Naprawdę. Także słuchajcie, powoli będziemy sobie kończyć odcinek. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście serię z tej giereczki. Ja się z wami żegnam, słuchajcie, także no... Wydaje mi się, że gra naprawdę, słuchajcie, może być dobra, żeby sobie grywać na streamach, więc dajcie mi znać, czy mam to ogrywać na Twitchu. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Genshin Impact, słuchajcie, ciekawa gra, ciekawa grafika, generalnie gra naprawdę, słuchajcie, mega świetnie rozbudowana. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, że możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, bym wam mega wdzięczny. Trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam, siema.